Witam serdecznie, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Witold Daniłowicz, radca prawny, myśliwy i miłośnik polowań. Witam serdecznie. Witam. Witam serdecznie, panie mecenasie. Był pan w miniony weekend na polowaniu? Nie byłem, bo niestety musiałem wyjechać, więc nie byłem, ale koledzy moi organizowali polowanie, więc wiem, jak było. Jak było, panie mecenasie? A bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. Nikt nie protestował. Przeciwnicy się nie pojawili? Przeciwnicy u nas się nie pojawili. Nawet zapytałem, czy jakie wyniki. Wyniki takie jak normalnie. Kilka dzików, parę łań. Panie mecenasie, rozumie pan to zamieszanie, które ostatnio się pojawiło w związku z odstrzałem dzików, manifestacje w obronie dzików? Staram się zrozumieć, co się dzieje, ale sprawa jest prosta, bo jest to wszystko bardzo zapętlone. Ale zacznijmy, chcąc to zrozumieć, trzeba dojść do tego, skąd to się wszystko wzięło. No właśnie. A wzięło się stąd, no, że oczywiście mamy problem z afrykańskim pomorem świń. Nie tylko my, bo i kraje sąsiednie, i to powoli Europa Zachodnia też zaczyna mieć ten problem. I trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście problemem powinien zająć się przede wszystkim minister czy ministerstwo rolnictwa, bo największym poszkodowanym tym wszystkim są hodowcy trzody chlewnej. Tyle tylko, że jesteśmy w roku wyborczym i Ministerstwo Rolnictwa nie chce podjąć żadnych działań, które by były źle widziane przez drobnych właścicieli drobnych gospodarstw, ci, którzy hodują trzodę chlewną. W związku z powyższym wymyśla się takie i te działania powinny polegać na wprowadzeniu bioasekuracji, która jest skuteczna, ale wymaga ścisłego przestrzegania i jest dość kosztowna. W związku z czym ministerstwo, chcąc, prawda, złagodzić niepokoje rolników, wymyśliło, że głównym problemem w tym wszystkim są dziki myśliwi. I wpadło na pomysł, że najpierw, jak pani pamięta, pani redaktor, był taki pomysł, żeby wielki płot zbudować na granicy z Białorusią. No to oczywiście wszyscy wyśmiali, no ale taki pomysł był, żeby znów odciągnąć uwagę od innych aspektów. No to teraz wymyślono, że trzeba wybić wszystkie dziki w Polsce. No to jak wymyślono ten pomysł, no to kto ma się tym zająć? No to myśliwi, tak? No. Ale panie mecenasie, podawano powód właśnie ASF, a przecież to nijak to nie jest antidotum na... Nie, to jest oczywiście zupełnie inny temat, ale chodziło o to, żeby pokazać tym protestującym chłopom, tak, czy rolnikom, że no coś robimy i właśnie każemy wybić wszystkie dziki. No to, że to nie jest akurat, że wcale nie rozwiąże problemu, to już jakoś na to już nikt nie zwraca uwagi. Ale ponieważ tacy działacze, jak i ZDEPS czy inni, prawda, tego typu ludowi trybuni domagali się, żeby wybić dziki, żeby uspokoić swoich wyborców, no to minister wziął, to dobrze wybijmy te dziki, a minister środowisko na to się zgodził, a ponieważ Związek Łowiecki jest kierowany przez, znaczy szef Związku Łowieckiego jest mianowany przez ministra, więc oczywiście nie protestował, no bo by zaraz stracił pracę. I w tej sytuacji wszyscy się zgodzili, że wybijamy dziki, bo oczywiście podniosła się wrzawa i słusznie, tak? I słusznie, no bo co to za pomysł, żeby wybić wszystkie dziki, przez dziki wbrew temu, co można myśleć, są bardzo pożytecznym zwierzęciem w lesie, tak? I są bardzo potrzebne, więc nie można wszystkich wybić, a w ogóle no, sam pomysł wybijania jakiejkolwiek całej populacji jest straszny. I się zrobiła wielka wrzawa i wszyscy się obruszyli. I wtedy wszyscy ministrowie zaczęli się łączyć ze Związkiem Łowieckim, zaczęli rakiem wycofywać z tego wszystkiego. Jak to? No myśmy to nie chodzi wcale o wybijanie, tu chodzi o w ramach tych planów. To w ramach planów to nie trzeba było robić takiego wielkiego zamieszania, pisać dodatkowych polowaniach wielkoobszarowych i tak dalej. No ale no więc to jest jedna strona medalu. A druga strona medalu jest tak, jak ci wszyscy, prawda, pseudoekolodzy i różni celebryci usłyszeli o wybijaniu wszystkich dzików, no to wszyscy się rzucili ratować te dziki i przeciwko komu się zwrócili? Przeciwko myśliwym, tak? No bo to oni mają te dziki wybijać, mimo że akurat myśliwi są pierwsi przeciwni temu pomysłowi i sami są ofiarą tego wszystkiego, no bo proszę sobie wyobrazić, no ktoś zarządza, że mają być dodatkowe polowania, mają jeździć, że to wszystko jest na koszt myśliwych, tak? Oni wcale tego nie chcą robić, bo to doprowadzi do wybicia całej
zwierzynę. Myśliwi nie są od tego, żeby redukować czy wybijać zwierzynę, tylko od tego, żeby ją hodować żeby na nią polować. No a w końcu stali się pierwszą ofiarą tego wszystkiego. Raptem zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, prawda, że celebryci i różnego rodzaju, różnej maści ekologowie czy pseudoekologowie blokują te polowania, które akurat są zupełnie, nie mają nic wspólnego z wybijaniem tych dzików. Panie mecenasie, ale przyzna pan, że trochę minister poszedł za szeroko z tym... Nie, no to oczywiście, że przyznaję. Czyli dobrze, że się wycofał? No, mówimy o matek i małych. Nie, ale nigdy nie mówię. Znaczy, to jest parę aspektów. Tak. Po pierwsze z tymi lochami ciężarnymi prowadzącymi, to jest po prostu temat zastępczy, po prostu ta ściema, bo nikt o tym nie, mówiąc potocznie, bo nikt nigdy o tym specjalnie w ten sposób nie mówił. Ale jeżeli z drugiej strony mówimy, że mamy wybić wszystkie dziki, czy jest pismo, prawda, z Ministerstwa Środowiska, że maksymalnie zredukować, cokolwiek to znaczy maksymalnie zredukować, to primo, nie można teraz mówić, że cały czas mówimy tylko o planach łowieckich, no bo to wtedy mówimy, jest akcja wykonywać plany, które i tak są prawie wykonane, a nie maksymalna redukcja. A po drugie, no niby jak mamy wyeliminować wszystkie dziki, oszczędzając matki i młode? To bardzo mi przykro, ale jeżeli ktoś już na poważnie myśli o redukcji czegokolwiek, no to akurat te matki, które te młode przynoszą na świat, to są pierwsze, które powinny być zredukowane. To, że to nie ma sensu, jest inny temat. I mnie się wydaje, że ministerstwo bardzo sprytnie, zamiast mówić o tym, że chciało wybić wszystkie dziki, to raptem zwekslowało całą dyskusję na ochronę tych loch prowadzących. A wzięło się to wszystko stąd, że prezydent wezwał ministrów Ardanowskiego i Kowalczyka i no to chociaż oszczędźcie te lochy prowadzące i młode warchaki. No i raptem, tak, no to rzeczywiście to polecimy, myślimy, żeby je oszczędzali i raptem wielka walka o te lochy prowadzące i małe, a tak naprawdę problem zupełnie gdzie indziej. Problem jest taki, że ktoś wymyślił, że trzeba te dziki wszystkie wyeliminować i teraz, a teraz jak się zrobiła wrzawa, to oczywiście zbliżają się wybory i oby nie było żadnych protestów, no to raptem się znalazł temat zastępczy z lochami. A miejmy jasność, myśliwi właściwie zawsze są przeciwni i odkąd ja byłem myśliwym, zawsze było tak, że się nie strzelało żadnych loch ani loch prowadzących i w ogóle nie wolno w tym okresie było polować w okresie, kiedy te lochy miały młode i je prowadziły, żeby te warlaki nie zostały same bez opieki. Więc mówię, dlatego mówię, że myśliwi tu są ofiarą tego wszystkiego, bo każe im się robić pewne rzeczy za swoje pieniądze, żeby było śmieszniej, zupełnie wbrew wszelkim zasadom łowieckim. Panie mecenasie, a to o czym pan mówił teraz w ostatniej chwili, to wynika z zasad etyki myśliwych, że nie strzela się do loch z małymi? Tak, to wynika z dwóch rzeczy. Pierwszy przede wszystkim oczywiście z zasad etyki łowieckiej, a z drugiej strony z zasad zdrowej hodowli. Tak? No przecież jeżeli ktoś dzierżawi obwód łowiecki, to chce, żeby tam była zwierzyna, żeby było jej jak najwięcej. No to jak będzie strzelał samicę, która ma mieć młode, to tak jak żaden hodowca nie będzie czegoś takiego robił. No. Ale przede wszystkim to są też właśnie kwestie etyczne. Panie mecenasie, a uda się, pana zdaniem, da się jakoś osiągnąć porozumienie między myśliwymi, czyli ludźmi, którzy polują, a przeciwnikami polowań? No, jakby można było ich przekonać, tych przeciwników? Tu powiedziałbym, są dwa aspekty tego wszystkiego. Jeden to jest kwestia argumentacji, tak? To ja boję się, że tutaj się nie da nikogo przekonać, bo tu jest pewna rozbieżność ideologiczna. To nie jest kwestia tego, że ktoś chce. Przecież miejmy jasność, ci ludzie protestujący, oni nie protestują dlatego, że są obrońcami zwierząt, tak? Bo jeżeli by chodziło o ochronę zwierząt, to dlaczego nie protestują przed rzeźniami na przykład? Czy jest cała masa różnych innych rzeczy, gdzie zwierzęta są źle traktowane i tam można by też protestować. Oni protestują przeciwko myśliwym, nie przeciwko za ochroną zwierząt, tylko przeciwko myśliwym. Oni mają problem z tym, że ktoś w ogóle poluje, że taka działalność jest dozwolona. No i
no na tym gruncie no nie znajdziemy porozumienia, tak? Bo możemy mówić, że nie strzelamy loch, czy nie strzelamy w tym okresie, no to tu, ale to nie o to chodzi. To im w ogóle chodzi o to, żeby zakazać polowań. Natomiast druga rzecz jest, jak uniknąć konfliktu w tym wszystkim. I tutaj, no niestety, moim zdaniem, jedynym rozwiązaniem to jest wprowadzenie zakazu wstępu do lasu w czasie, kiedy odbywa tam się polowanie. No bo nie może też tak być, no weźmy skrajny przykład teraz tych polowań, które ministerstwo pisze, proszę zorganizować dodatkowe polowania, żeby zredukować dziki. Słusznie czy niesłusznie, tak? Ale proszę to zrobić. A jednocześnie minister mówi, ale nie powiem, gdzie te polowania będą, bo przyjadą protestujący i je uniemożliwią. No to jak to jest? No najpierw minister mówi, róbcie polowania, tak? A moi koledzy pojechali przez pół Polski robić polowanie. Ci okazało, że musieli wrócić, no bo ktoś protestuje. No to nie może tak być. No to proszę powiedzieć, no jeżeli mamy robić polowanie, jeżeli mamy w ogóle polować, co jest legalną działalnością, to proszę zakazać w tym czasie wstępu do lasu. A tak co się dzieje? Jest polowanie. Kto, myśliwi wzywają policję, no bo ludzie protestują, a policja przychodzi, no ale panowie, macie prawo być w lesie, ci ludzie też mają prawo być w lesie, no nic nie możemy zrobić, tak? Czyli jakby podstawą jest zakaz. Nie, no moim zdaniem podstawą musi być zakaz. Proszę zobaczyć, jeżeli jest wyrąb, czy zrąb drzew w lesie, tak? Może drzewo na kogoś spaść, kogoś przygnieść, to ustawa prawo o lasach mówi, że nadleśnictwo ma wywiesić tablicę i jest ogłosić zakaz wstępu do lasu, bo może komuś się coś stać. A jeżeli jest polowanie, gdzie też może się komuś coś stać, no bo będzie tam chodził i go postrzelą, to nie, nie. To tylko ustawa teraz powiedzi. Nowa ustawa mówi, trzeba wywiesić tabliczki. Uwaga, polowanie. To niby, przepraszam bardzo. Tak? Idę przez raz, jest napisane, uwaga, polowanie. To co mam zrobić? Tak? Na czworakach iść? Tak? Czy mam się rozglądać? Czy kula nie leci? No, nie może tak być, prawda? Ale oczywiście to jest dlatego, że ministerstwo się bało tych protestów przeciwko zakazowi wstępu do lasu. Bo ci ekologowie czy pseudoekologowie chcą protestować. To nie jest to, że mówią, ale tutaj jedni zbieracze grzybów nie będą mogli wejść do lasu. Przecież polowania zbiorowe odbywają się może dwa razy w roku w tym samym obszarze. No to na dwa dni w roku akurat można powiedzieć, że jest zakaz. Dla bezpieczeństwa. Choćby dla bezpieczeństwa, ale również dlatego, żeby ci myśliwi, którzy wykonują legalną działalność, mogli ją wykonać, tak? No bo nie może być tak, że z jednej strony się mówi, dlaczego jest tyle tych dzików, a z drugiej strony mówi, no ale jak ktoś chce protestować przeciwko strzelaniu do nich, to bardzo proszę. No jest taki przykład chyba z Sosnowca, o ile dobrze pamiętam, niedawno, gdzie miasto było, znaczy mieszkańcy mieli wielki problem z dzikami, które chodziły po osiedlu. No to postanowiono zorganizować jakieś polowanie w cudzysłowie, no bo to nie jest polowanie jak w środku osiedla. Nie wiem w ogóle, jakie były podstawy do tego, no ale to zostawmy, tak? Zorganizowali jakąś grupę myśliwych, czy ktokolwiek to był z bronią, rozumiem, że to były osoby uprawnione, żeby te dziki wystrzelali, powiedziano mieszkańcom, żeby nie wychodzili z domu i tak dalej. No to dobrze. A tu przyjechały z innych miast, przyjechali jacyś protestujący i uniemożliwili to. No to ja się pytam zaraz, no jak to możliwe, tak? No tu mieszkańcy chcą coś zrobić, bo mają problem, a ktoś przyjeżdża i mówi, nie, musimy te dziki chronić, tak? No to... Panie mecenasie, ja przygotowując się do tej rozmowy, troszkę poczytałam o pana pasji i o tym, jaki ma pan pogląd na różne sprawy i wyczytałam, że jest pan nawet za tym, żeby karać przeciwników polowań, którzy uniemożliwiają legalnie zorganizowane polowanie. Ale nie bardzo wiem, dlaczego to panią tak dziwi. No jeżeli pani by chodziła po chodniku, tak, i ktoś pani zagrodził drogę i powiedział, że pani nie przepuści, to też było pani za tym, żeby go karać, no bo jak to? No, legalnie chodzi, idzie pani sobie ulicą. I myślałam, może, że po prostu lepiej się dogadać, porozumieć. No ale to właśnie to przed chwilą mówiliśmy, tak? No niestety porozumienie nie da, bo to nie jest tak, że my powiemy, no to może państwo, prawda, pozwolicie, że my teraz godzinę później zaczniemy, czy trochę mniej strzelimy. Tu nie ma żadnej takiej dyskusji tego typu. Tak? Znaczy nie ma dialogu po prostu. Nie ma w ogóle dialogu, bo oni mówią, nie, my chcemy, żeby zakazać tej działalności. To jest tak, jakby ludzie zaczęli protestować, że jeżdżą samochody po ulicach i zaczęli stawiać barykady, tak, czy blokady, albo chodzić po pasach cały czas. No to też by ktoś w końcu powiedział, no może trzeba zacząć ich karać, tak, no bo nie może tak być. No jeżeli ktoś uważa, że trzeba zakazać w ogóle wykonywania polowań, no to ja mogę szanować taki pogląd. To jest dla mnie zrozumiałe. W każdym społeczeństwie są tacy, którym się to nie podoba i tak zawsze było, też patrząc historycznie.
ale jesteśmy w państwie demokratycznym i do tego są inne środki. Tak? No można iść, prawda, protestować przed Sejmem, można zgłaszać wnioski ustawowe, ustawodawcze, petycje, prawda, do ministerstwa. No proszę bardzo, no jeżeli się przekona wyborców, że jednak tak jest, no to się temu podporządkujemy. No ale nie może być tak, że my wykonujemy legalną działalność, a ktoś inny nadużywa swojego prawa. No bo miejmy jasność, jest prawo wstępu do lasu, ale to jest, zakłada się, że ktoś będzie wtedy spacerował, tak, że ktoś będzie zbierał grzyby, czy cokolwiek innego tam robił. I dlatego się ostrzega, żeby uważał. Ale jest nadużyciem tego prawa, jeżeli ktoś tam przyjeżdża po to, żebym ja to robił. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli byłoby obrońcy grzybów, tak? I zaczęli jeździć specjalnie tam, gdzie jeżdżą grzybiarze. I zaczęli im przeszkadzać i im koszyki wywracać, czy w ogóle stać koło nich i tak dalej, co nie jest przyjemne. To też byśmy powiedzieli, no ale zaraz, no przecież ci grzybiarze też tam mają prawo być, a ja też mam prawo być i co? Tak, panie mecenasie, a jak jest z gatunkami chronionymi? W jakim sensie? Jak jest, jeśli chodzi o polowania? One są w ogóle wykluczone? No to jest różnie, tak? To jest z tym zupełnie trochę jest różny stan prawny różnych gatunków, dlatego że są takie gatunki, które w ogóle nie są na liście zwierząt łownych, słusznie czy niesłusznie, na przykład. A są też takie, na które wolno polować, tak jak łoś, ale na które jest moratorium polowania. To różne, ale w każdym razie są gatunki, na które nie wolno polować. Oczywiście jest pytanie, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, bo na niektóre gatunki nie wolno było polować w czasach, kiedy tym gatunkom groziło wyginięcie. Ale weźmy przykład takiego bobra na przykład. To bardzo ciekawe. No, bobr prawie wyginął dzięki działalności w dużej mierze myśliwych, którzy pomagali w jego reintrodukcji. Opracowano wielki program i bobr dzisiaj stał się wielkim problemem, bo niszczy... W dużym nadmiarze, tak? To samo oczywiście jest z łosiem, to samo jest z wilkiem. Ale bóbr jest szczególnym przypadkiem, bo ten już problem zrobił się taki duży, że jednak ministerstwo postanowiło coś zrobić. Ale w obawie przed protestami znów, to nie ośmieliło się powiedzieć, no to może zacznijmy polować z powrotem na te bobli, tylko w jakiś tam, prawda, powiemy ile ich, gdzie jest ich za dużo i o ile i te odstrzelmy. To powiedział, to zamiast powiedzieć, że można na nie polować, to się powiedział, wolno je redukować czy odstrzeliwać, co oczywiście znów będą robili myśliwi, ale nie w ramach polowania, tylko w ramach zezwoleń, które otrzymują od Ministerstwa Ochrony czy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Więc to jest, no takie, udajemy, że to nie jest polowanie, tylko jakaś redukcja, a tak naprawdę żeby do tego drażnić, się sprowadza. Tak. Żeby nie drażnić, tak? I to jest takie sztuczne wszystko, bo ministerstwo się po prostu boi przywrócić jakieś zwierzęta na liczbę zwierząt łownych, żeby nie było protestów, mimo że na przykład kruki powinny być na tej liście, bo z tych znów zrobi się bardzo dużo i robią straszne szkody. Przecież to kruk zabija zająca. Tak? No, chcemy zwierzynę drobną chronić, kuropatwę i tak dalej, a to właśnie kruk jest duży. A to nie jest tak, panie mecenasie, że ta lista jest jakoś weryfikowana co jakiś czas? No, znaczy jest weryfikowana, ale jeżeli już to w kierunku takim, że nowe zwierzę tam dodaje. Ale jeszcze, mimo że wielu posłów, na przykład wilki, weźmy przykład, tak? Wielu posłów z rejonów, gdzie są hodowcy owiec na Podkarpaciu, którzy mają duże straty ze względu na wilki, apeluje, żeby wreszcie, no te wilki 20 par lat temu, jak zakazano ich polować, rzeczywiście ich było mało, ale teraz wilki są wszędzie, tak? U mnie w kole łowieckim na Mazurach prawie na każdym polowaniu widzimy wilki, tak? I jest ich naprawdę bardzo dużo i zaczynają robić szkody. Ale to są wszystko kwestie polityczne, bo z punktu widzenia ochrony gatunków, zarządzania przyrodą i tak dalej, nie ma żadnego powodu, żeby na wilki polować, ale oczywiście tak jak wszystkimi innymi polowaniami. Planowo, że wiadomo ile można strzelić, gdzie i tak dalej, żeby ten gatunek utrzymywał się w dobrym stanie. No i najlepszym przykładem jest łoś, tak, który jest zdecydowanie jest go za dużo. I przecież łoś robi poważne szkody i trzeba coś z nim zrobić. Nawet minister Szyszko, który nie był specjalnym ulubieńcem różnego rodzaju ekologów, wprowadził na chwilę zakaz, możliwość polowania na łosie i co? W ciągu jednego dnia musiał się z tego wycofać, tylko i wyłącznie z powodów politycznych. Miejmy nadzieję wobec tego, panie mecenasie, że to nie polityka, ale rozsądek
dotrze do, i do ministerstwa, no i do właśnie. Ekologów. I że znajdziecie Państwo jakiś taki wspólny obszar, na którym jedni i drudzy będą zadowoleni. Dziękuję pięknie Panu dziękuję za rozmowę. Bardzo, dziękuję bardzo. Moim gościem był, przepraszam, Witold Daniłowicz, radca prawny i myśliwy, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie na godzinę 13.